Martin Juchar nie jest już zawodnikiem Bruk Betu Termaliki Nieciecza. 28-letni Słowak dołączył do drużyny Słoni w trakcie poprzedniego sezonu. Skrzydłowy rozegrał dla Niecieczan 33 mecze i strzelił 3 gole. W ostatnim czasie rzadziej prezentował swoje umiejętności na boisku, ponieważ trener Czesław Michniewicz nie decydował się na wystawianie Słowaka na boisko. Teraz drużyna przygotowuje się w Turcji do zbliżającego się wznowienia rozgrywek Lotto Ekstraklasy. Pierwszy ligowy mecz w 2017 roku piłkarze Termaliki rozegrają na wyjeździe z Lechem Poznań 10 lutego. Podopieczni trenera Czesława Michniewicza po 20 kolejkach plasują się na 4. miejscu.